Ja tutaj, Olga, i się w kolejnym odcinku z Destiny 4 Aqua. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo ekscytujący odcinek, ponieważ mamy dużo rzeczy do zrobienia. Ale możecie na początku dać oczywiście łapkę w górę, zasubskrybować kanał, bardzo byłoby mi miło. I wracając do odcinka, wydaje mi się, że dzisiaj jest pierwszy dzień trudna w pracy. Chociaż on wcześniej już był aktorem, to jest to coś jednak... Co było dawno, i on już nie pamięta do końca, dlatego ćwiczył tyle charyzmę przed lustrem. Nasza Selena wróciła z, ze szkoły i była bardzo odwodniona, chociaż teraz jest troszeczkę znudzona tym wszystkim i zaczyna grać w simsy. Wiesz, co Selena, uważam, że chyba lepiej by było, gdybyś po prostu może odrobiła pracę domową, odrabiaj lekcje. Wiem, że jesteś troszeczkę znudzona, ale zobacz. Już zabawa jest zielona, także nie jest aż tak źle. Ale jesteś również głodna, także. może gotuj. to, Tak, stofu. Jeżeli chodzi o naszą mamę, to nasza mama ma się dobrze. Wszystkie jej potrzeby są spełnione. Aktualnie pomoże przy odrabianiu lekcji Selenie, bo najwidoczniej sobie nie radzi. Nasz malutki Axel, rozmawia sobie z Tatą. I chyba. Tato? Tato bardzo potrzebuje pójść do toalety. Także, może wybierz się i skorzystaj. Oraz jesteś dosyć niski w nawodnieniu. To weź prysznic. I Selena i Jana bardzo się teraz przyjaźnią. Czyli nasza relacja pomiędzy matką a córką ma się coraz lepiej. I mama nam pomaga w odrabianiu lekcji. Czy Selena już to zrobiła? Nie, jeszcze bardzo długo będzie odrabiała swoje lekcje, a pytam się, ponieważ nie chcę Wam nic mówić, ale Selena zauważyła kogoś w szkole i ten ktoś, nie wiem jeszcze, czy jest Seleną czy nie, ale mieszka w sąsiedztwie i powinniśmy totalnie do niego pójść, przywitać się, albo może zawiązać znajomość, tylko no niestety, Selena, musisz najpierw odrobić lekcje. A biedny Axel jest sam i jest bardzo smutny, bo jest bardzo chłodny. A tato? Tato? Tata po prostu zszedł, w ogóle się nie patrzył na Aksela. Banika nawet się nie popatrzyła na Aksela biedny malec. Zobaczcie, on nie, nie do końca nawet wie jak schodzić. Mama powinna. O, mama robi wszystkie jedzonka! Coś się nie udało? Chyba przesoliła tylko tosta. Ojoj, to chyba on miał być tylko dla ciebie, prawda? Ariana nie do końca radzi sobie z tym tostem. Nie dość, że go na początku przesoliła. To chociaż może? Tak w ogóle. Nie wiem dlaczego siedzisz, Ariano, moja droga, w majtkach. Ale jak ci jest tak wygodnie, to, to proszę po prostu zjedz, zjedz tą porcję. A my, Selena, również jesteś głodna, ale odrobiłaś pracę domową, także brawo dla ciebie. Spróbuj na szybko coś przyrządzić i pójdziemy poznać tego kogoś z sąsiedztwa. A więc to wydaje się to być ten dom, do którego Selena przyszła się przywitać. I chyba zauważyła tego kolega ze szkoły, czyżby? Obejrzyj śmieszny filmik. Um, może to wypali. Dawaj, Selena. trzymał za ciebie kciuki. Uuu, zobaczcie. To jest właśnie ten kolega Seleny ze szkoły, także zabawne powitanie. Nie trzeba się wstydzić. Siemka, pamiętasz ten czas, kiedy szłam y, w szkole i wywaliłam się na bananie? Totalnie, on też pamięta. Czyli pamięta nas, czyli wiemy, kim jesteśmy. To może popraw humor. Narzekaj na święto loteria. Właśnie, słuchajcie, mamy loterię. Nasi rodzice dali los, ale nie wiem, jak to się skończy. Oraz rozmawiaj o słonecznej pogodzie. Tak w ogóle, Selenie, już zniknęły te czerwone plamy na ciele z... Tego jak usnęła w wodzie. O, zdobyta charyzma, wspaniale, ale a, może. Mm, może nie. Na, nie chciałam od razu zapytać, czy jest sereną, ale wręcz zabawny prezent. Nie, nie odchodź! Proszę, nie odchodź! Flirtuj! Oraz. pochwal wygląd w końcu. Nasza serena jest romantyczką, a ten kolega. Wydaje się być jedynym na wyspie, które po pierwsze jest w jej wieku, a po drugie zwrócił nas uwagę. Pamiętał nam, z, nas ze szkoły. Widzę, że Selenie idzie coraz lepiej. Co teraz robią? Ona wręczy mu zabawny prezent. Cóż to za prezent? O, to było tak naprawdę konfetti. O nie, mu się to nie podobało, Selena. To było zbyt niemiłe. Może bardziej romantyczne? Flirtuj. Nie, nie może od razu wyznać zauroczenia, prawda? Bo to by było za ostre. Dopiero się poznaliśmy. Chociaż wydaje się, że on nas chyba lubi. Ca cały czas są serduszka, cały czas są y, plusiki. Może rozmawiaj o miejscowych łowiskach. Mm. Nie narzekaj na rodziców, bo chociaż narzekaj na rodziców. Ci rodzice przyjechali, w ogóle się mną nie interesują. Byłam dzisiaj w szkole, ojciec znowu zajmuje się aktorstwem, to jest takie wkurzające. Tak w ogóle nie zapytaliśmy się, jak masz na imię: Duan. O, i Duan zrozumiał Duan zrozumiał to, że Selenie nie za bardzo. O, zobaczcie, to jest. Duan nie jest syreną. a jak pamiętacie, Selena na początku serii nie chciała, aby jej chłopak był sireną, ponieważ ona ma dosyć tego sirenienia. Cała jej rodzina jest Syrenami, a tylko osoby wokoło niej nie są. I Selena, a dlaczego ty. Ja rozumiem, to było tak niesamowicie męczące, że usnęłaś na statku, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. Może po prostu wróć do domu, prześpij się w swoim łóżku. Wiem, że dzisiaj było bardzo dużo nowych przeżyć, ale w końcu kogoś spotkałaś. Powinno być coraz lepiej, prawda? Odrobiłaś też pracę domową, pójdź po prostu do łóżka, czy coś jest jeszcze ważnego, pękasz, to może najpierw zrób siku, bo to jest ważne, oraz potem pójdź spać. A jak mają się nasi e, inni bohaterowie? Tryton ogląda telewizję y, stojąc, bo chyba nie chce usiąść, tak? Tak naprawdę jeszcze jest w ogóle w kąpielówkach, ale pewnie się przed chwilą kąpał w morzu. Nie widzieliśmy tego, bo byliśmy razem z Seleną. Ariana gra na komputerze swojej córki chyba jest na jakimś portalu społecznościowym. E, Ariana może, za, za, nie wiem, może ćwiczyć programowanie, na pewno by ci to przydało, ponieważ niby siedzisz z Akselem w tylko jednym domu i się nim zajmujesz, ale gdy Aksel podrośnie, będziesz musiała znaleźć jakąś pracę. Aksel tańczy. A Bańka? Bańka jest bardzo smutna. Ojej! Aksel, czemu... Nie, Bańka już idzie na górę. Tryton śpi. A Ariana? Ariana, wiesz, gdybyś mogła zająć się Bańką, ponieważ wydaje mi się, że ona jest bardzo, bardzo smutna. Przed chwilą była bardzo... Uh, może rozpieszczaj na kanapie. Poznaj. Uh, co się stało? I krótki spacer. Bo widzę, że masz wszystko na zielono, także wszystkie Twoje potrzeby są spełnione. A bańka. Nie wydaje mi się, że jej potrzeby są spełnione. Trzeba coś z tym zrobić. Widzisz? Mówiłam, że bańka jest smutna. Bańka cierpi na, na brak zainteresowania. Bo nikt się nią nie zajmuje. A Axel? Aksel jest troszeczkę głodny, tylko że każdy. Selena już śpi, Tryton już śpi, tylko Arianu możemy się teraz zajmować, a ona wciąż liczy programowanie. Nie, poczekaj, to nie jest teraz moment na programowanie, ponieważ bańka jest smutna. Trzeba się pańku zająć, a następnie zajmiemy się Akselem, który aktualnie. On zajmuje się wielkim dinozaurem? Nie, to nie jest dinozaur. Jakkolwiek to jest po prostu maskotka. Jak już zajmiesz się pańką, to ucz mówić, popraw humor. Czytaj do snu, bo wydaje mi się, że Aksel tak, jest troszeczkę głodny, także może daj napój i musimy wykasować to, że. Yy... aha, to będzie po prostu tylko rozmawiaj, bo myślałam, że Ariana położy małego Aksela do łóżka, a nie dałaby mu przecież jeść wcześniej. I nareszcie Pańka dostaje to zainteresowanie, na które zasługuje. Niestety cała nasza rodzina jest strasznie zapracowana. Także odbija się to na bańce, ale nie możemy na to pozwolić, bo bańka jest kochana. I dostaniesz właśnie rozpieszczenie, troszeczkę ją przy łóżku, przy troszeczkę pod, pod tą, a potem zajmij się Axel'em, proszę. Oraz o, musisz jeszcze. A, tak, tu jest ten fotel, jeżeli o to Ci chodzi. Ariana wciąż jest na spacerze z bańką, tylko że zapomniała o małym Axelu, który jest bardzo kłodny. I potrzebuje przewinienia, i też chcę mu się spać. Także mamo, ja nie wiem gdzie jesteś, a jesteś cały czas z bańką, i w Sulanii zaczęło padać. Także jak już jesteś z bańką, to zajmu się bańką. I jeszcze potrzebujesz siku, tak? No, jak się siedzi w deszczu, to tak się dzieje, właśnie. Wracaj szybko do domu, skorzystaj z toalety, i wtedy dopiero możesz zająć się bańką. Selena zaczyna szkołę za około godzinę. A nasz Axel wciąż nie jest szczęśliwy. Trzeba się nim zająć, Tryton. Ty też widzę, że jest smutno, ale potrzebujesz pójść do toalety oraz jesteś troszeczkę głodny. Tylko, że to nie jest teraz sprawa taka ważna jak nasz Axel. Proszę się nim zająć. Nie, nie kładź go jeszcze spać. Najwyraźniej energia była ważniejsza niż higiena, także niech Axel się troszeczkę. Zdrzemnie, ale to jest bardzo. Czemu jesz jedzenie swojego syna? Nieważne. Jak tam ma się Selena? O! Jest bardzo flirciarska w takim razie. Ta to wczorajsze spotkanie bardzo jej się spodobało i nareszcie będzie miała jakiegoś przyjaciela. Totalnie, on jest jeszcze naszym sąsiadem, to jest w ogóle super. Będziemy mogli sobie puszczać latawce albo siedzieć na, na dachu ob obu domów i po prostu... Rozmawiać przez całe długie wieczory. Kiedy Selena jest w szkole, pojawia nam się lepsza ocena. Zbliża się ważny test historii. Selena nieźle dawała sobie radę do tej pory, ale dobry wynik naprawdę poprawiłby jej średnią ocen. Czy Selena powinna uczyć się tyle co zwykle, czy zakuwać, ile tylko da radę? Ucz się pilnie. Pokaż rodzicom, że wszystko jest w porządku, żebyś mogła się spotykać z tym chłopakiem. Selena mocno się skupia i przekona cały materiał, co bardzo się opłaca. O! Tak, w ogóle Dzień Miłości się rozpoczyna jutro. Wspaniale. jest eee, dostaje ocenę wyższą niż ktokolwiek inny w klasie. jej dobrej roboty. Poprawia oceny mała. O, niestety nie zwyciężyliśmy loterii. Tak, życzymy mu dużo radości. No, ale my w końcu też kupiliśmy los i niestety nie udało się. Może kolejnym razem się uda. Szczególnie, jeżeli jutro jest Dzień Miłości. Cóż to się dzieje w Dzień Miłości? Jutro będzie... I jutro będą po prostu walentynki. Musimy wejść w romantyczny nastrój, wręczyć kwiaty i umówić się na randkę. Czy myślicie o tym, co ja myślę? Że Selena totalnie powinna się umówić z moim chłopakiem? Bo mi się tak wydaje. Chociaż nie wiem, czy do końca. Wiecie, to tak. Rzeczy się stają bardzo szybko. Czy oni już się lubią na tyle, aby wziąć siebie na randkę? Mam nadzieję, że tak. A ktoś tutaj bawił się bardzo kredkami i. Zabrudził całą to podłogę. Nie wiem, czy to aksel, czy to bańka. Tak w ogóle. Bańka jest za kanapą i wygląda bardzo smutno. Gdy zjesz yy, Ariana, o, Tryton zaczyna przesłonić za godzinę. Okej, okay, powinniśmy się ty, tym również zająć, ale najpierw zajmijmy się bańką, która jest tutaj bardzo znowu smutna. Tryton ogląda stare filmy, przypomina sobie swoje czasy jako. Jako aktor, i już jest bardzo podekscytowany, ponieważ idzie za chwilę na, na przesłuchanie, jeszcze tylko pół godziny. Troszeczkę spada mu nawodnienie, ale miejmy nadzieję, że sobie da radę. Chociaż nie, no to jest za mało czasu, aby, aby się wykąpać. Nasza Ariana sprząta tą, tę farbę z, z podłogi, którą prawdopodobnie rozlał Axel, ale to nic. Axel sobie śpi. A Selena jest w szkole. I w końcu nadszedł czas na przesłuchanie. Tryton jest bardzo podekscytowany. Nie wiem dlaczego założył bokserki. Wiesz, Tryton, nie uważam, że to jest najlepszy y, ubiór na, y, na przesłuchanie, ale dasz sobie radę. Widzę, że jesteś pewny siebie, że wierzysz w swoje umiejętności. I tak trzymaj, leć. Życzymy Ci wszyscy powodzenia. A. Zobaczymy, co będzie w domu. Ariana jednak nie czuje się dobrze przez ten spacer z psem, bardzo energia jej spadła. Troszeczkę zje, wyczyści kuchnię, bo jest bardzo brudno i niech położy się spać, aby wstała przed tym, jak się Axel obudzi. No bo Axel ma bardzo niską higienę, bardzo niski głód oraz pęcher trzeba się było nim zająć, ale do tego Ariana musisz mieć. Niestety, energię. I udało się. Przesłanie zakończone sukcesem. Tryton, gratulacje. Właśnie zdobyłeś rolę rzecznika piratów. Zgodnie z trafnym przewidywaniem naszych algorytmów, idealnie dajesz się do roli niechlujnego, agresywnego i ledwie umiejącego się wysłowić Sima. A. Tryton. Wydaje mi się, że chyba cię obrażają, ale nie martw się, damy radę, będziesz wspaniały w nowej roli. Yy, zobaczmy, co musimy zrobić. Musimy rozwijać umiejętności aktorskie oraz rozwijać charyzmę. Dla trytona to nie jest żaden problem, ale zanim tym wszystkim się zajmie, musi się troszeczkę nawodnić. Triton pełen swojej wiary w marzenia, pełny charyzmy, pełen siły mentalnej, ćwiczy swoją rolę i na razie udaje mu się to coraz lepiej. A tutaj pojawia nam się, czy Selena powinna zaprosić kolegę ze szkoły o imię Duan. <noise> o Boże! To się dzieje! To się dzieje! E... Tak, powinna. Selena dziś zakończyła ze szkoły. Ucznia zadowalająco, ale i nauczyciele ze szkoły liceum Minyabukinkama uważają, że mogłaby z łatwością poprawić swoje oceny. Wystarczy dać sobie tr jeszcze troszeczkę wy wy wysiłku. W czasie przerwy obiadowej idąc, wspólnie odrobili część pracy domowej. Wspaniale! Duan? Duan nie przyszedł. Duan przyszedł. Selena ma bardzo niskie nawodnienie, więc od razu poszła do Łazienki, ale totalnie zapomniała o tym, że zaprosiła Duan, który poszedł po prostu popływać. Także podejdź brodząc i może popływaj z nim. Poznaj oraz ożywiona rozmowa. Zobacz, nie doży się nawodnisz, to jeszcze możesz porozmawiać z swoją. Szkolną sympatią, a jako, że jutro są walentynki, może by coś fajnego z tego wyszło na jutro. Tryton już przećwiczył umiejętności aktorskie, ale musi również osiągnąć trzeci poziom więc cały czas ćwiczy, cały czas daje sobie radę i jest pełen energii na. chociaż widzę, że ma niskie nawodnienie, ale nie aż tak niskie, żeby przestać się tym zajmować. I nasze gołąbki. Widzę, że cały czas jest coraz lepiej. Uwodzicielska poza. Chyba nie musisz się pytać, czy jest Seleną, bo to widać. Mm, narzekaj na pochmurną pogodę. Ale na Sulanie i tak jest pięknie, nawet jak jest pochmurno. Selena jest bardzo zdenerwowana i troszeczkę głodna dlatego, że właśnie powiedziała, że jest zauroczona Duanem. I jak on to odbierze? Czy. Udało się! A teraz to po prostu idzie zjeść krakersy serowe. Wiecie, ja totalnie to rozumiem. Po prostu powiedziała o tym, że jej się podoba i... Ale jako, że jest w sumie głodna, to też idzie zjeść krakersy serowe. Tu on się czuje jak w domu, ale jeżeli jest naszym chłopakiem, to... No, okej. Okay. Możesz pójść i... On dla niej gra serenadę w jej pokoju, chociaż jej tu nie ma, ale i tak to jest bardzo romantyczne. To... Prawie jak walentynki, które są jutro. Okej, okay, słuchajcie, w tym odcinku działo się mnóstwo, ale uważam, że to jest, że musimy tutaj przerwać, ponieważ kolejny dzień będą walentynki i to już będzie na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zrobiliście łapkę w górę. Jestem niesamowicie podekstowany na Seleny, bo w końcu coś się dobrego dzieje na tej solani. Idzie lepiej w szkole. W sumie spotkała chłopaka, który jest bardzo przystojny i Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ponownie do kolejnego i cześć!